Witam, serdecznie witam. Słuchajcie, króciutko z altaneczki akwarystycznej u mnie, co tam się dzieje, co jest, co było i co będzie. Znaczy, no, co było, co jest, a co będzie, nie? No, może tak. Dobra, słuchajcie. No, tutaj były głubiczki, ale już nie ma. Nie ma tego szkiełka. Teraz tak, tutaj to szkiełeczko. No, tu jeden gubik jest i chyba tam drugi, taki mała samiczka. Tego samczyka sobie zostawiłem i tam jest chyba jedna albo dwa. Dwie powinny być takie młodziutkie samiczki, ale to... jedna jest na pewno. Dobra, tu ogólnie są krewecie. Kieryski pandy. Pigmeje i te ostatnie moje nabytki. O, tutaj są moje małe pandusie. Jest ich kilka, dokładnie ile jest, to nie wiem. Dużych pand tu mam chyba też 6. Już takich ładnych. Ale gdzie one są? Nie wiem, tu pigmei mam też chyba z 8, ale pigmeje siedzą z tyłu, nie wiem, tam może się zerknie. Nie złapię ostrości. Nie złapię tam ostrości, kurczę. Ale tam z tyłu siedzą. Tu nie chcą wychodzić, tu mi jeszcze kilka wskoczyło zbrojniczków. No tak się ta kosteczka to prezentuje. No, co prawda tego też nie będzie. Znaczy akwarium będzie, ale zawartość wylatuje stąd. Zawartość stąd wylatuje. Dobra, tutaj praktycznie są zbrojniki. Ile jest? Nie wiem, ile tych zbrojników. Nie liczyłem, jak przekładałem. Z 80 plus minus coś koło tego wydawałem. Nie wiem. Ostatnio to jeszcze dokoptowałem. Kilkanaście z FX-a wyłapanych. Lecz z dużego już nie wyłapiam. I ogólnie te zbrojniki, te najzwyklejsze zbrojniczki, ode mnie wylatują. W tą sobotę założę do zoologa. Jak i stąd, ja tak samo jak i z dużego akwarium. Ale tam co w dużym będzie, to powiem przy dużym. Także tu też będzie czyste szkło. Tu będzie czyste szkło i tu będzie czyste szkło. Tak, o, pandy wyszły, większe. Rzadko tu wychodzą, naprawdę rzadko, ale czasem im się to zdarza. Ładna jest, ładna, duża ta jest samiczka. A ile mówię tu małych jest, to tu naprawdę nie wiem, bo no jest sporo, jest sporo. Dobra, także tu, no tutaj ogólnie to przechodzę na same palety, tu będą wszędzie palety. A co u maluszków? Sypniemy im żarcia. No tak jak kolega jeden był u mnie, mówi: chłopie, mówi, ty to, mówi, masz, mówi, jak warsztat Dextera. Już sypniemy. Prawda, mają porządek. Już i tak dzisiaj pojadły, ale może się obudzą. No, witam ponownie, bo paczka przyjechała, a niestety musiałem iść odebrać. Dobra, pobudziły się.
Obudziły się. Tak maluszki wyglądają. Tak jak mówiłem ostatnio, 16 sztuk zostało, ale tutaj jeszcze takie 3 są, no chyba będą do strzału. No ale zobaczymy, to jeszcze chwilę poczekam. Tu jest, czekajcie, to on, tak, to ten. Ten, ta, nie wiem jeszcze, ale mi się wydaje, że to jest ten. Największy. W granicach 3,5 cm. Że odskoczył od całej reszty. I jest kilka, jest takich. O, tak, ten. Tutaj ten z tyłu, tu obok. Kilka sztuk jest takich. I mówię, to takie 3 sztuki. Są niewyraźne, ale może, jeszcze czas pokażę, bo są fakt, że są mniejsze. Aczkolwiek kształtem jest ok, ale jakieś takie nieudolne są. No jedzą, rosną. Nie wiem, który to już będzie tydzień. Ósmy, może siódmy, będzie siódmy, ósmy tydzień może. Może teraz kończy się siódmy, może ósmy. No, nie wiem. Że ładnie paski widać, to z tego się cieszę. Wybierają żarełko. Praktycznie wybiorą. Wybiorą jedzenie. To co zostają. Idą w kąt na odpoczynek. Teraz mówię, światełko takie mam delikatne. To jest chyba 8 czy 6 W. Ale tu mówię, to tylko świecę właśnie jak... Potrzeba teraz na film. Ewentualnie jak karmię, czy coś robię, czy sprzątam, to palę, a tak to... Mają zgaszone. Nawet jak wyłączę, to i tak mają poświatę. O, tak jest przy wyłączonym. To i tak tam delikatnie mają poświatę z dworu. No fajnie, jak słoneczko zachodzi, tam przebija się, tak widać tam przy rurce. No i tak se maluszki ciapią. No i tutaj to zostaje. Także tu jeszcze będzie jedno takie samo szkiełko jak to, co są palecie małe, będzie dokoptowane. Będzie tak na równi praktycznie z tymi. I tu na ten czas będzie wszystko. Takie szkiełko to wyląduje z tamtą parką tutaj. Tylko to jeszcze mówię, muszę delikatnie to poprzykładać, poprzesuwać, położyć styropian, powiercić w szkle otworki. No i będziemy się bawić z paletami. Tu mówię, tak, tutaj reszta cała. Out. Słuchajcie, ten Aqua Vinci, pierwsza liga, totalna cisza, obsługuje te trzy akwaria, 3-5 akcesorii zasilanych jest z niego, spokojnie może być 6. A tutaj mi przyszło właśnie od braci z Chin taki rozdzielacz, będę go musiał przełączyć, podłączyć. 30 metrów węża, muszę to wziąć, bo to jest tak wszystko, wiecie, jak jest, bo jest, ale to mi się nie podoba i to trzeba to, z tym wszystkim trzeba zrobić porządek. Także powoli to się będziemy bawić. A tutaj taki mały, fajnie, z regulacją, ale nie dość, że gówno niewydajne, to jeszcze buczy i nic nie można z tym buczeniem zrobić. Także jeżeli coś to da kobinci, będę brał ten brzęczyk, ale ten jeszcze największy. Już sobie zamówię. To jest siła, aby najmniej cicho i naprawdę, naprawdę jest wydajna sprawa. Wydajniutki jest. No i tak to się ma, nie? Także... Tu palecie,
tu będą palecie i tu będą palecie i tu będą palecie. Także z tych na pewno kilka sztuk zostawię, zobaczę co wyjdzie, jakie kolorki wyjdą, jak po paskach widzę. Jeżeli utrzymają się kolory rodziców, to będzie super. Jeżeli jakieś wyjdą kolory byle jakie, to parkę do ogólnego i będziemy inną parkę brać. Także zobaczymy, tam jest teraz więcej, ale to mówię, to w następnym materiale na moim kanale pokażę, tamte z rodzicami, na które zapraszam. Może mi się uda trzasnąć w tym tygodniu jeszcze filmek, może jutro, jeżeli nie, to będzie w przyszłym tygodniu na początku. Postaram się zrobić. No i dobrze, no i tym akcentem kończę. Ja jest robota. Tu ogarnąć, tu nakarmić, tu podmiankę zrobić i pół dnia schodzi. A jeszcze trzeba iść tam w domu zrobić. Także jest co robić, jest naprawdę co robić. Dobra, trzymajcie się, zapraszam do komentowania, łapkowania, subskrybowania, komentowania. No jesteśmy, to już jest normalna rybka. Jak to moja żona powiedziała, to są ryby. No w sumie ma rację. I on gubiki w ogóle nie ciągnęły. No coś w tym jest. No jest roboty koło tego, ale... Ale jest rybeczka. Dobra. Dziękuję wszystkim. Zapraszam. Trzymajcie się. Hej pa.